Cześć Boże, witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy w lesie. Trochę na brzeżu jakiegoś zboża zasianego, już zielonego, bijącego do góry. Trochę na obrzeżach lasu. Trochę widać fragmenty leszczyny zieleniącej się. Trochę brzózek z delikatnymi zielonymi listkami. I mamy poniedziałek, 20 kwietnia. W czasie epidemii czas, kiedy możemy wyjść na zewnątrz. Kiedy możemy być w lesie. Ale co najważniejsze? Najważniejsze jest słowo. Słowo, które niesamowicie pasuje do tego, co widzimy. Dlatego też posłuchajmy tego słowa. To jest takim nastawieniem, że to jest słowo, które Bóg mi daje na ten czas. Na ten czas wiosny. Na ten czas mojego serca. Posłuchajmy. Z Ewangelii Świętego Jana. Był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa nocą i powiedział mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś się nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego: Jakże człowiek może się narodzić, będąc starcem? Czy może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś się nie narodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest duchem, jest ciałem, a co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje, kędy chce. I szumie go słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Nawet wyszło cudne słońce. Ewangelia jest super na ten czas. Dlaczego? Bo chyba z 8 razy pada słowo narodzić się. W kontekście narodzić się z ducha, narodzić się powtórnie. Niesamowite słowo. Jestem przekonany, że każdy z nas, ja też mam wiele takich momentów w swoim życiu, kiedy doświadczałem, że Bóg na nowo mnie narodził, na nowo mnie ożywił, na nowo dał mi światło, na nowo mnie rozpromienił radością, na nowo włożył we mnie swoją światłość. Nie? Nawet tą moją ciemność, tak jak Nikodem, cię przychodzi do Jezusa w nocy, bo się boi. A Jezus mu mówi: Narodzisz się powtórnie, narodzisz się z wody i Ducha Świętego, narodzisz się. Jeżeli doświadczyłeś tego w swoim życiu, takiego narodzenia powtórnego, jeżeli chcesz, masz odwagę dzielić się tą radością z innymi, napisz kilka słów w komentarzu, czy na YouTubie, czy na Facebooku. Podziel się tą swoją radością narodzenia. Jak rozpoznać człowieka, który się narodził? Dzisiaj też Jan daje podpowiedź. Pisze tak: Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szumie go słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Narodzenie z ducha działają troszeczkę inaczej. Czasami mało logicznie, czasami bardzo zaskakująco, ale zawsze z radością, wielkim pokojem, mają odwagę łamać schematy, mają odwagę szukać dobra tam, gdzie wydaje się, że jest tylko zło, mają odwagę dostrzegać przebłyski Pana Boga w swoim życiu, w życiu innych ludzi, mają odwagę dostrzegać Boga, Jego światłość. Nie? Niesamowite. Jak masz kogoś takiego w swoim życiu obok, albo jak jesteś sam taki wielki skarb dla ciebie, dla wspólnoty, cudo po prostu. Tego wam życzę, żebyście się w tym czasie Wielkanocy naradzali na nowo. Żebyście dali się prowadzić Duchowi Świętemu tam, gdzie On chce was prowadzić. Nie? Żebyście dali się Jemu dotykać, Jemu przemieniać. Tak jak ta leszczynka świeża, zielona, właśnie ruszyła z życiem. Z tyłu brzoski, już małe są zielone listki. Podobnie tacy jesteśmy też, nie? Czasami tacy mało owocni, tacy mało zieloni, tylko tacy. Ale przychodzi czas nowego narodzenia. Niech Bóg w tobie się na nowo narodzi. Niech ciebie na nowo narodzi. Niech Jego światło Cię rozpromieni z wszystkie Twoje ciemności. Na ten czas Twojego narodzenia, ale też dzielenia się tym swoją radością z powtórnego narodzenia z innymi, przyjmij Jego błogosławieństwo.
Niech dobry Bóg Ci błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Trwajcie w radości i pokoju Chrystusa Zmartwychwstałego. Alleluja. Ja tu chyba zostanę trochę dłużej, bo zwierz leśny po lasach krąży.